Dostałeś swoją szansę, wygraliście. No chyba masz powody do satysfakcji, nie puściłeś gola. No wiadomo, że cel osiągnęliśmy, wygraliśmy 3-0, to było najważniejsze. Ja też zachowałem czyste konto, naprawdę tak dużo sytuacji pod bramką nie było. Dobrze, że na 0, dobrze, że wygrali, to jest najważniejsze. Podbudowała Cię ta udana interwencja z początku meczu, obroniony strzał z dystansu? Nie, no spokojnie, bramkarz jest po to, żeby bronić i myślę, że to nie był jakiś taki super groźny strzał, tylko że był blisko i bardzo mocny, a leciała we mnie piłka. Udało się szybko zreagować i później już poszło jak poszło, nie? 3-0, drużyna też bardzo się starała, chcieliśmy strzelić jak najwięcej. Więcej bramek, niestety do 5 nie doszliśmy, ale 3-0 też dobry wynik. Szykujesz się już na następny mecz? Na razie trzeba pomyśleć o tym, co było, zrobić, jak wyciągnąć wnioski, co było dobrze, co było źle. Na pewno nie był to najlepszy mecz lub idealny mecz, ale a później już od poniedziałku zaczniemy myśleć o Arce. Świetny dobry występ dał do myślenia Maciejowi Skorży? Nie, na pewno teraz nie o czym nie myślę. Najważniejsze jeszcze raz podkreślam, że zagrałem na 0, ja personalnie i drużyna wygrała 3-0. A w poniedziałek, może troszkę później, będę już myślał, co myśli trener i posłuchamy jego uwagi i tak dalej, będziemy dalej pracowali. Ale sam jesteś zadowolony ze swojego występu dzisiejszego? Jeszcze raz mówię, że były dobre momenty, były złe momenty. Nie? To nie był idealny mecz. Ilia, czy ty miałeś większą tremę teraz, czy wtedy, kiedy rogi 3 miesiące temu stałeś w bramce w meczu z ŁKS-em? Kiedy miałeś większą tremę? Nie, no teraz na pewno było dużo spokojniej, bo wcześniej znałem, że zagram ten mecz. W sensie wcześniej. W dniu meczu się doznałem, ale już można powiedzieć, troszeczkę dojeżdżałem i było dużo więcej spokoju we mnie. Nie bałem niczego, tym bardziej graliśmy z dobrą drużyną Bilhatów, który gra też dobrą piłkę i z takimi drużynami troszeczkę łatwiej grać bramkarzu niż z takimi drużynami, które cały czas grają na kontratakie lub coś takiego jak LKS w ten teraz. Kiedy wiedziałeś, że zagrasz? Dziś czy wczoraj? Dzisiaj gdzieś koło godziny 16 Mariusz wyjechał ze zgrupowania. I wtedy już dowiedziałem, na pewno było jasne, że zagram, nie? Pierwszej interwencji wcale dobrej nie miałeś, wbrew temu, co tutaj kolega powiedział. No, wcześniej powiedziałem, że to nie był jakiś idealny mecz i na pewno są momenty, które trzeba w przyszłości robić lepiej, nie? Bełchatów to dobra drużyna, jednak największe zagrożenie stworzyli po rzutach rożnych, przy których ty z kolei nie musiałeś interweniować, bo wyręczali cię koledzy. No tak, my gramy już od dawna, gramy strefą i przy takim ustawieniu to naprawdę bramkarzowi trudno wyjść po tą piłkę, bo są dobrze ustawieni obrońcy i teraz no, to jest ich praca. Tak samo jak moje, co leci w bramkę, ja muszę bronić, tak samo i obrońca, co leci mu na głowę, musi wybiwać. I to razem to jest jak. To jest gra, gdzie gra cały kolektyw i tutaj nie możemy tak mówić, że każdy gra na drużynę i koniec. Świetną interwencją popisałeś się po rzucie wolnym. Najpierw sam ustawiłeś mur z 4 osób, a później doskonale wyczułeś interwencję strzelca. No, powiem tak, że strzał Rachwala chyba był taki groźny, bo piłka zmieniała kierunek lotu i na pewno nie mogłem wybić tą piłkę przed sobą, bo widziałem już od razu, że we mnie leciali 2 zawodnika Bilhatova. No i dlatego tak się skoncentrowałem, po prostu się nastawiłem, muszę to złapać i złapałem. Przed meczem podszedłeś do sędziów, wziąłeś piłkę, tak sobie ją podbijałeś, to jakiś twój rytuał? Nie, no normalnie, żeby sprawdzić, jaka piłka, powieście, jak się łapie. To no, mi się wydaje, każdy bramkarz to robi taką procedurę przed meczem, to żaden rytuał. Nie?